przed państwem najmocniejsza konsumencka karta graficzna NVIDIA RTX 4090. I dziś zapraszam Was na test wydania Founders. Lecimy! Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. I dzisiaj ja przygotuję dla Was test RTX 4090. Natomiast jako taką drobną ciekawostkę dodam, że już jutro wujek Kamil szykuje dla Was małą niespodziankę z nieco inną kartą, więc warto subskrybować. Natomiast startując z omawianiem RTX 4090, myślę, że warto zacząć od specyfikacji. Trzeba przyznać, że nowy flagowiec dostał sporo więcej rdzeni CUDA. W tym flagowym modelu dokładnie jest ich 16384. Nowy chip ma też bardzo wysokie zegary sięgające ponad 2,5 GHz. Bez zmian natomiast pozostaje ilość, typ i magistrala pamięci, co może niektórych nieco rozczarować. Zmienił się też deklarowany pobór mocy i na przestrzeni trzech generacji wzrósł niemal o 200 W. Nowe karty z RTX 4000 bazują też na nowej architekturze nazwanej Ada Lovelace. Znajdziemy tutaj trzecią generację rdzeni, które akcelerują śledzenie promieni i mamy też czwartą generację rdzeni Tensor, a także nowość wsparcie dla Optical Flow Accelerator, co z kolei umożliwia działania nowej techniki interpolacji DLSS Frame Generation, który za pomocą uczenia maszynowego generuje klatki w grach. O tym, czy to działa, jak to działa i czy efekt jest dobry, opowiemy sobie nieco później. Warto też podkreślić, że pojawiły się tym razem po dwa akceleratory enkodowania NVENC, które wspierają kodeki takie jak H264, H265 wraz z nowym AV1, który oferuje dużo lepszą jakość przy niższym bitrate'cie. My dziś skupimy się na karcie Founders Edition, bo to na nią w dniu dzisiejszym schodzi embargo. Sam Founders jest kartą bardzo elegancką. Ma swój specyficzny flow-through design, obecny już w poprzedniej generacji, tym razem nieco zmodyfikowany i wzbogacony o nieco inne wentylatory. Karta ma 3 złącza DisplayPort 4.1a oraz jedno HDMI 2.1a. Karta jest ładna, jednak w obudowie aspekt wizualny może popsuć dołączona przejściówka na złącze 12 plus 4 pin. Na temat tego złącza nieco więcej mówił Kamil przy okazji unboxingu swojej sztuki 4090, więc ja tutaj nie będę tego tematu bardzo roztrząsał, natomiast warto podkreślić, że taki jeden kabel będzie w stanie dostarczyć teraz do 600 W mocy, a także te 4 piny, które znajdują się tutaj u góry, służą do komunikacji karty graficznej z zasilaczem, informując ją o tym, ile tak naprawdę prądu może sobie pozwolić, żeby wciągnąć. Warto też podkreślić, że to złącze jest szacowane na 30 cykli, to znaczy podłączenie i odłączenie, ale tutaj podobnie jak Kamil, ja również uspokajam, to złącze 8-pinowe starsze również miało tyle samo cykli w specyfikacji, natomiast większym zagrożeniem może być to, że po prostu to złącze jest fizycznie mniejsze, przez co może być trochę bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne czy ewentualne nagrzewanie się. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową. Ja działałem na nowym Ryzenie 7650X z pamięciami, które mają dość małe opóźnienia. Do dzisiejszego porównania użyłem w sumie 5 kart. Poza nowym RTX-em była to 2080 Ti, 3080 Ti, 3090 oraz RX 6900 XT. Zaczynajmy. Przejdźmy do 3D Marka TimeSpy i wow, RTX 4090 naprawdę pozytywnie zaskakuje względem wydajności w tym benchmarku. 3080 Ti traci 45%, patrząc oczywiście na graphics score. Po każdy pokaz siły nie powiem. Radeon 6900 XT, który wciąga zaledwie 250 W, jest niewiele dalej, bo traci 47%, ale ogólnie o poborze mocy porozmawiamy sobie później. W zastosowaniach profesjonalnych 4090 robi z poprzedników niezłą sieczkę, uzyskując dwa razy lepszy wynik i absolutnie deklasując tutaj 2080 Ti w teście ray tracingu. Analogicznie w Blenderze czasy renderu skrócone o połowę względem poprzedników i to samo tyczy się Optix. Sorry, ale Radeon jest tutaj absolutnie bez podjazdu.
Przy bardziej złożonej scenie Secret Deer różnice są nawet jeszcze bardziej uwypuklone. Chociaż trzeba przyznać, że Radeon nieco dogonił serię 3000, natomiast brak działającego odpowiednika dla OptiX jest tutaj sporym problemem. Nvidia udostępniła mi także testową wersję DaVinci Resolve Studio, która ma dodatkowe optymalizacje dla enkodera NVENC. Wszystkie karty zielonych dostały trochę kopa, ale 4090 jest o 20% szybsza. Większa różnica jest jeszcze przy H265, który jest 32% szybszy od poprzedników. Wbudowany enkoder AV1 jest również diabelnie szybki, bo czas renderu na testowej wersji Resolve'a jest niewiele dłuższy niż H264 czy H265. Imponujące. Niestety takich optymalizacji nie znajdziemy w Premiere Pro, co za tym idzie, 4090 przy samym eksporcie nie jest wiele szybsza. Może za jakiś czas. No i teraz to, na co pewnie większość czeka, czyli testy w grach. Lecimy z 1440p i 4K. Więc startujemy z rozdzielczością 1440p i 4K. Wow, co tu się podziało w ogóle? 4090 wystrzeliła jak z procy. Radeon 6900 XT, który jest na drugim miejscu, traci aż 29%. 3080 Ti traci aż 32%. No to chyba nie ma aż tak źle z tą rasteryzacją, co nie? W rozdzielczości 4K Radeon przegrał nieco z poprzednią generacją zielonych i różnica 4090 do 3080 Ti wynosi niemal 33%. W Control RTX 4090 gniecie dalej, nawet jeszcze bardziej. Na 1440p przebija magiczną barierę 200 klatek, a RTX 3080 Ti traci aż 40%. Wow. 4090 jest też niemal dwa razy szybsza niż 6900 XT. No nieźle. Sytuacja wygląda też bardzo podobnie w przypadku rozdzielczości 4K. Cyberpunk potrafi spocić niejedno GPU. 4090, jak w poprzednich grach, nadal radzi sobie bardzo dobrze. 1440p 3080 Ti traci 32%, a RX 6900 XT około 37%. Doom Eternal, który jest świetnie zoptymalizowany, na 1440p z RTX-em 4090 przebija barierę 500 fpsów, co było nie do pomyślenia nawet na 1080p przy starszych kartach. Ponad 330 klatek na sekundę w 4K, musicie przyznać, że też rozpala wyobraźnię. Ciekawym przykładem jest tutaj Far Cry 6, bo na rozdzielczości 1440p możemy zobaczyć wąskie gardło procesora. Tak, na 1440p. Tu różnice są małe, w okolicach 4% do 6900 XT, jedynie 2080 Ti odstaje tutaj zauważalnie o blisko 30%. Różnice w GPU możemy zobaczyć dopiero na rozdzielczości 4K, gdzie karty poprzedniej generacji tracą w okolicach 30%, a 2080 Ti niemal 50%. Nowa odsłona Forcy Horizon bardzo dobrze skaluje się z GPU na tych dwóch rozdzielczościach. Na drugim miejscu 6900 XT, który traci 33% na 1440p. Ciekawie robi się w 4K, gdzie różnica zwiększa się do 36%. Tu też absolutnie zmiażdżony zostaje 2080 Ti, gdzie 4090 generuje ponad dwa razy lepszy wynik. Nowe BF GPU nie daje też wytchnienia starszym kartom, jeśli chodzi o God of War. W tym teście procentowo 3080 Ti traci aż 38%. Spider-Man jest po raz kolejny ciekawym przykładem, bo tu również na 1440p mamy wąskie gardło ze strony CPU. Minimalnie na prowadzenie wysunęła się tutaj 3090, co jest prawdopodobnie błędem pomiarowym. Dopiero na 4K widać różnicę i trzeba przyznać, że tu również 4090 była blisko pułapu wąskiego gardła CPU. Red Dead Redemption 2 tego problemu nie ma, więc 4090 dalej nieźle ciśnie swoich poprzedników. Na takie wyniki aż miło się patrzy. Bez Wiedźmina nie ma testów. Na 1440p przyrosty bez szału. Radeon traci zaledwie 18%. Trochę lepiej wygląda to na rozdzielczości 4K, gdzie 3080 Ti traci już 35%. I szczerze mówiąc, ta wydajność w tradycyjnej rasteryzacji jest dla mnie miłym zaskoczeniem.
tym, bo gdy ja wraz z Kamilem i Wami oglądaliśmy zapowiedź nowych RTX-ów i Nvidia przedstawiła nam wykres taki, jaki widzicie na ekranie, to szczerze mówiąc miałem gdzieś tak z tyłu głowy, że może coś starają się ukryć, że może ta wydajność w tradycyjnej rasteryzacji to będzie 10% więcej, 15% i tak naprawdę największe zyski będą z tym nowym DLSS-em i ray tracingiem. Więc tutaj naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie, że wydajność taka surowa w grach tradycyjnej rasteryzacji jest bardzo dobra. Wrzucę Wam tutaj również testy w rozdzielczości 1080p. Full HD jest to dalej najpopularniejsza rozdzielczość i korzysta z niej ponad 60% graczy. Osobiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie bardzo ma to sens kupowanie takiej karty do takiej rozdzielczości, ale pomyślałem, że w ramach takiej ciekawostki wrzucę Wam te wyniki, dlatego też nie omawiam ich bardziej szczegółowo. Logiczne jest to, że w wielu grach będziemy mieli wąskie gardło ze strony procesora, ale również znalazło się kilka takich jak Assassin's Creed czy Red Dead Redemption, które faktycznie pokazały na Full HD pazur. No i oczywiście dalej sporym featurem nowych RTX-ów jest oczywiście śledzenie promieni czy technologia upscalingu DLSS, więc nie przeciągając dalej, zobaczmy jak to wygląda. Wykresy są podzielone na dwie sekcje. U góry macie test z włączonym ray tracingiem, natomiast na dole z włączonym ray tracingiem i wbudowanym w grę upscalerem. Patrząc na natywne renderowanie, ray tracing 4090 w Control niszczy wszystko, gdzie 3080 Ti traci aż 42%. O wydajności ze śledzeniem promieni lepiej nie wspominać przy okazji Radeona 6900 XT i 2080 Ti. Przy włączeniu DLSS procentowo wartości są niemal identyczne. 2080 Ti nieco się tą technologią ratuje, zwiększając FPS do 51. Niestety Radeon pozostaje tutaj bez szans, bo nie wspiera tej technologii. Cyberpunk 2077 na 4K z włączonym ray tracingiem i to nie na maksa, bo włączyłem jedynie odbicia i okluzję otoczenia na średni, jest zabójstwem nawet dla RTX-a 4090, gdzie ten może jest prawie dwa razy wydajniejszy niż 3090, ale 44 klatki średnio to dalej nie 60. Pomoże tu jednak technika upskalowania DLSS. Radeon nie ma tej funkcji, ale może skorzystać z FSR 1.0, który jest obecny w tej grze, no i dogania tutaj RTX-a 2080 Ti. Far Cry 6 przy włączeniu samych odbić radzi sobie całkiem nieźle. Radeon goni tutaj RTX-y z serii 3000. Oczywiście na prowadzeniu 4090, gdzie 3080 Ti traci 27%. Ciekawi robi się jednak po włączeniu FSR. Ray Tracing ma też spory narzut na CPU, co widać tu jasno, że właśnie do jego limitów dobiliśmy. Bardzo interesujące. Ray Tracing w Spider-Manie dużo daje wizualnie, ale różnica między 3080 Ti a 4090 Ti to 18%. Co ciekawe, 4090 blokuje tutaj procesor. Wystarczy popatrzeć na wykres niżej, żeby wszystko stało się jasne. Okolice 90 fpsów to sufit, jakiego nie jesteśmy w stanie przebić z włączonym ray tracingiem. Warto też dodać, że 6900 XT nieźle tutaj walczy dzięki FSR 2.1. No i teraz przejdźmy do DLSS 3 Frame Generation. Warto tutaj wyszczególnić, że sam DLSS 3 składa się z trzech elementów. Składa się z upscalera, składa się z Nvidia Reflex i z Frame Generation. Warto powiedzieć, że tylko ten ostatni jest ekskluzywny dla serii 4000, bo rzekomo wymaga tego nowego hardware'u, jakim jest Optical Flow Accelerator. A co powiecie na to, że w Cyberpunku na 4K z 71 klatek średnio robi się nam 108? Albo lepiej, grając na 1440p, ze 131 klatek średnio robi nam się niemal 240. Chodzi o faktyczne generowanie dodatkowych klatek. Brzmi to trochę niesamowicie, brzmi to trochę ślisko, ale już tłumaczę i objaśniam, o co chodzi. W istocie pomysł jest naprawdę prosty w swoim koncepcie, natomiast nie tak prosty do zrealizowania. I bazuje na dobrą sprawę na interpolacji.
Otóż ten nowy hardware analizuje dwie klatki generowane przez grę i oblicza na ich podstawie wektory ruchu. Na podstawie tych informacji z kolei generowana jest nowa klatka bezpośrednio przez GPU z pominięciem fizyki gry i procesora i jest wstrzykiwana pomiędzy te klatki. Więc jeżeli przy tradycyjnym renderowaniu nasza karta graficzna generuje klatkę 1, 2 i 3, to w przypadku tego frame generation karta graficzna generuje klatkę 1, klatkę 2. Na podstawie tych informacji Optical Flow Accelerator liczy wektory i generuje klatkę 1,5 i wstrzykuje ją pomiędzy. Następnie generowana jest klatka numer 3. Brana jest różnica z klatki numer 2 i 3, są liczone wektory i na ich podstawie jest generowana klatka 2,5 i wstrzykiwana. I właśnie w ten sposób to działa. I szczerze mówiąc, efekt, tak jak odpaliłem to na swoim komputerze, jest naprawdę niesamowity. Bo przyznam się szczerze, naprawdę bardzo ciężko przy takiej normalnej rozgrywce, gdy na przykład z tych 71 klatek robi nam się nagle 108, praktycznie jest niemożliwe wyłapanie niedoskonałości, o których za moment. O ile DLSS Upscaler, który testowaliśmy i sprawdzaliśmy z Kamilem już wiele razy, on nigdy nie był i nie będzie idealny. On czasami ma gdzieś tam jakieś artefakty w oddali, występował shimmering, czy ogólnie jak to niektórzy upraszczając określali, że wyglądało to trochę tak, jakbyśmy oglądali film z YouTube'a, ten cały upscaler. Tutaj nie ma czegoś takiego, bo jest po prostu generowana klatka w natywnej rozdzielczości, w jakiej uruchamiamy grę. Oczywiście te klatki generowane przez to uczenie maszynowe, tą sieć neuronową, nie są idealne. Tutaj posłużę się przykładem z kanału Digital Foundry, którzy mieli kartę graficzną dużo wcześniej i mogli poświęcić na to więcej czasu. Widać tutaj, że mamy skrajny przykład, gdzie na przykład Spider-Manowi ucięto stopę. Jednak jak mówię, to jest skrajny przypadek i coś takiego raczej nie jest regułą, tylko wyjątkiem, bo zwykle generowane klatki są naprawdę bardzo dobre i możemy tam mówić tylko o jakichś drobnych artefaktach, ale prawda jest taka, że gdy z 71 klatek, które są natywnie renderowane, robi nam się nagle 108, to nie ma szans, że w ruchu grając wyłapiemy te takie niuanse, nawet gdyby zniknęła nam cała noga. Drugą sprawą jest natomiast latencja, która też nie jest idealna. Gdy włączymy frame generation, mamy mniejszy input lag niż gdybyśmy korzystali z natywnego renderowania, co jest dobrą opcją, ale z drugiej strony mamy większy input lag niż gdybyśmy skorzystali tylko i wyłącznie z upscalera. Dlatego nie jest to idealne rozwiązanie pod każdym względem. Warto włączyć frame generation, bo mamy płynniejszą animację i mamy trochę lepszy input lag, ale do tego to chyba bardziej potrzebowałbym Stilgara, żeby wpadł do mnie kiedyś ze swoim LDAT-em, no i wtedy moglibyśmy to dla Was dokładniej przetestować. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki film, to może uda mi się Tomka namówić. Natomiast dla mnie osobiście najciekawsze jest to, że przez to, że to karta graficzna z pominięciem procesora, można powiedzieć, generuje tą klatkę, to, że jesteśmy w stanie ominąć ograniczenia związane z procesorem. Czyli na przykład jeżeli mamy jakąś grę, która mocno korzysta z symulacji, jak na przykład Microsoft Flame Simulator i tam procesor jest wąskim gardłem, to jesteśmy w stanie w pewien sposób to ominąć. Albo na przykład w Cyberpunku, gdy odpalimy na 1440p, uzyskujemy ponad 200 klatek, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnego renderowania, bo po prostu nie mamy jeszcze aż tak szybkich procesorów. A dokładnie jakiego kopa daje to w grach? Ogólnie frame generation daje mniejszego kopa niż włączenie upscalera na balans, ale w mojej subiektywnej ocenie, jak mówiłem, wygląda to wizualnie lepiej. Fajne jest jednak to, że możemy te dwie techniki dowolnie łączyć i uzyskać przykładowo 124 FPS w Cyberpunku na 4K z włączonym ray tracingiem. No, jak dla mnie nieźle. W testowym buildzie F1 2022 też wygląda to obiecująco i nie zauważyłem żadnych problemów. Kapryśny był nieco przedpremierowy build MS Flight Sima. Nie było żadnej różnicy z włączonym samym upscalerem. Dopiero połączenie go z frame generation przyniosło większe wzrosty.
No i przechodzimy teraz do mniej przyjemnych rzeczy, czyli m.in. poboru mocy. Jak widzicie, pod stałym obciążeniem w FURMARKu najgorzej wypada RTX 4090 ze zgłoszonym poborem mocy na poziomie 440 W. Jest to spory wzrost względem przykładowo 3090, ale warto też zwrócić uwagę na to, że możemy trafić na taką 3080 Ti, jak przykładowo Supreme X od MSI, który jest w stanie wciągnąć aż 400 W. Bardzo dobrze wypada tutaj Radeon RX 6900 XT, który wciąga 255 W. To pokazuje, że efektywność energetyczna Radeonów jest bardzo dobra i niesamowicie ciekawy jestem, co pokaże RDNA 3. Natomiast moim zdaniem ważniejszą kwestią, która wynika właśnie z poboru mocy, jest to, jakie układ generuje temperatury i jakie chłodzenie musimy zastosować. Bo 4090 w wydaniu Founders jest ogromna. Niektóre karty partnerskie są jeszcze większe, przynajmniej ta, którą ma Kamil, to jest w ogóle jakieś monstrum. I to jest właśnie problem wynikający z tego, ile takie karty wciągają mocy, bo jak daleko możemy to popchnąć? Jak długie, jak grube mogą być jeszcze karty graficzne, tak? Natomiast patrząc na temperatury na otwartym testbenchu, z całej piątki okazał się najcieplejszy Radeon. Przy czym pamiętajcie, że to nie był test na znormalizowanych obrotach wentylatorów, tylko na domyślnych krzywych, więc weźcie to nieco z dystansem. Przechodząc do cen, Founders jest wyceniony w okolicach 9400 zł. Trochę ciężko przechodzi mi to przez gardło. Nie mam jeszcze informacji, ile mają kosztować karty partnerskie. One mają się pojawić u nas na sklepie lada dzień. Będziecie mieli tutaj link w opisie, tak więc możecie wejść i sobie sprawdzić. I o ile Nvidia w swojej komunikacji pozycjonuje tą kartę jako potwora do gier, bo rzeczywiście w grach radzi sobie on bardzo dobrze, to bardziej wydaje mi się, że to jest karta skierowana do osób, które faktycznie na kartach graficznych pracują i na których zarabiają. Do osób, które pracują w 3DS Maxie, Blenderze, w Maji albo robią jakieś skomplikowane sceny w Unreal Engine 5. To wydaje mi się, że jest bardziej właśnie target, w który Nvidia planuje uderzyć. Nie tyle w zwykłego Kowalskiego i przeciętnych konsumentów, dla których tak absurdalna cena za kartę graficzną jest zdecydowanie poza zasięgiem, a właśnie w firmy, które pracują, ewentualnie niesamowitych Uber entuzjastów, którzy chcą mieć w swoim komputerze najlepsze, co się tylko da i cena nie gra roli. Więc RTX 4090 to diabelnie szybka karta z bardzo ciekawymi featureami, jak na przykład Frame Generation, z bardzo szybkimi encoderami, nadaje się świetnie do modelowania 3D, dobrze do obróbki wideo i faktycznie należy jej się ten medal za najszybszą kartę graficzną niemalże do wszystkiego, niezależnie czy do pracy, czy do gier. Niestety, jest to karta, która kosztuje bardzo dużo i która wciąga naprawdę mnóstwo mocy. Coś za coś. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos.